Dzień dobry, witamy wszystkich już w czwartym odcinku naszego nowohoryzontowego programu Imersyjnie na styk. Dzisiaj mamy ogromną przyjemność gości pana Marcina Pieńkowskiego, dyrektora artystycznego festiwalu Nowe Horyzonty. Dzień dobry. Dzień dobry. I dzisiaj ze mną poprowadzi mój redakcyjny kolega Łukasz. I myślę, że możemy powoli zaczynać nasz wywiad. Panie Marcinie, zaczniemy od takiego pytania, które nurtowało wielu naszych tutaj znajomych, kinofilów oraz osoby zainteresowane festiwalem, czyli jak wyglądał cały dobór tutaj programu do festiwalu, ponieważ wiele osób, w tym ja, jakby liczyliśmy oraz byliśmy tak, że tak powiem, dosyć pewni tego, że będzie tutaj nowy film Johna Glazera, czyli Zone of Interest, i tak mi się wydawało, że to będzie taki tytuł, który może nie będziecie do końca promować ten festiwal, ale będzie on na pewno bardzo tak prominentny, no bo wiadomo, polska koprodukcja, temat bardzo też tutaj głośny, no w końcu film był kręcony w Polsce. I jak to wyglądało z waszej strony? Czy były rozmowy na ten temat z dystrybutorem, ponieważ też dochodziły do nas jakieś głosy, że dystrybutor amerykański A24 prawdopodobnie chce ten film bardziej przesunąć na jesień i tam tak promować film pod Oscary. Śmieszne, że tak 251 filmów, a rozmawiamy akurat o tym, którego nie ma, ale rozumiem doskonale, bo dla mnie to był najważniejszy film tegorocznego festiwalu w Cannes i oczywiście bardzo go chcieliśmy mieć. Polska producentka filmowa Puszczyńska, polski dystrybutor Gutek Film także bardzo chcieli ten film pokazać na Nowych Horyzontach. Natomiast czasami jakby programowanie festiwalu, selekcja festiwalowa, no to nie jest wyjście do supermarketu. No to nie jest tak, że my sobie z półki te filmy bierzemy. Za każdym filmem stoją negocjacje, za każdym filmem stoją jakieś pewne decyzje, strategie dystrybucyjne, strategie agentów sprzedaży. Czasami to są bardzo długie negocjacje. Nie wiem, film Odwieczna córka Jenny Hogg, to jest 8 miesięcy pisania maili, negocjowania, tak samo Showing Up Kelly Reichardt. Za tym się kryje naprawdę bardzo długa, druga, czasami ciernista droga, żeby te filmy pokazać na Nowych Horyzontach. To nie jest po prostu tak. W przypadku filmu Jonathana Glazera sytuacja jest prosta. To jest film, który został zamrożony. Nie pokazuje tego filmu żaden letni festiwal, a w lecie nie tylko są Nowe Horyzonty, ale również festiwale bardzo ważne w Sydney, Karlowe Wary, Locarno. Żaden z tych festiwali nie pokazuje tego filmu. A24 zdecydowało, że to nie jest tutaj za wcześnie, to nie jest ten moment. Prawdopodobnie wiąże się to z polityką kampanii oscarowej tego filmu, wobec czego aż do festiwali właśnie jesiennych, Toronto i tak dalej. Toronto wczoraj ogłosiło ten film. Po prostu na lato został ten film zamrożony. Nie jest to pierwszy przypadek, bo ja pamiętam, kiedy oglądałem Call Me By Your Name, Luki Guadagnino, widziałem ten film na festiwalu Sundance, znowu dystrybutor bardzo chciał, ale też z racji właśnie oscarowej ten film też został, jakby nie mogliśmy go pokazać, paradoksalnie był i też w Berlinie, nie mogliśmy go pokazać na Nowych Horyzontach, pokazaliśmy go finalnie dopiero na American Film Festival, podobnie było z After Sun, Charlotte Wells w zeszłym roku, też wydawałoby się, że no, gdzieś też to są po prostu pewne strategie, zwłaszcza jeśli chodzi o te duże tytuły, międzynarodowe produkcje, koprodukcje, tak to właśnie wygląda. Więc my tu nie mieliśmy absolutnie nic do powiedzenia. Mało tego, nawet dystrybutor polski tego filmu nie ma absolutnie nic do powiedzenia, bo no to jest biznes. To są na pewno czasami też duże pieniądze. Każdy wybiera gdzieś jakiś najlepszy moment. Jest też film, którego nie pokazaliśmy, film Wiktora Erice. Wspaniały film, który miał premierę w Cannes Premier. Okazało się, że ten film jest przemontowywany na przykład teraz. I też nie ma go. Jaki tytuł? Film Wiktora Erice, Cerra los Ojos. Czyli Close Your Eyes, który był w sekcji Cannes Premier, Wiktora Erice, pokazywaliśmy wszystkie jego filmy. Wielki powrót do formy i też ten film, otrzymaliśmy wiadomość, że ten film po prostu z różnych względów wylądował z powrotem na stole montażowym i też żaden festiwal letni tego filmu nie może pokazać. Także tak bywa, no my możemy powiedzieć tylko well. Natomiast wydaje mi się, że to jest ciekawe, bo zobaczyliśmy, że dzięki temu, że nie ma też tutaj palmy, to już była decyzja polskiego dystrybutora M2, że też stwierdził za wcześnie. Wiecie, bo to też jest trochę tak, że my na Nowych Horyzontach rozmawiamy o filmach, które będą wchodzić do kina za pół roku, za 8 miesięcy, za rok. Bardzo często. Wobec tego też dystrybutorzy, agenci sprzedaży myślą, no, czy to jest oczywiście już to jest dobre miejsce, bo to jest czasami wypuszczenie filmów bardzo wcześnie. My oczywiście naprawdę jesteśmy bardzo skuteczni w tym i zazwyczaj mamy wszystko. I w tym roku także się nam się nie udało, ale co jest ciekawe, dzięki temu wiele mniejszych filmów stało się highlightami tego festiwalu, a myślę, że gdyby był taki Zone of Interest, by to przykrył po prostu kapeluszem wielkim, bo myślę, że wszyscy by o tym filmie mówili i on by trochę tak zabrał światła, więc może nawet na lepsze wyszło, że takie filmy jak Totem, jak Powoli,
jak Blue Jean, jak Niedźwiedzi nie istnieją, jak Seomer, mogą po prostu, które też dostawały nagrody na wielu, wielu festiwalach, mogą wyjść trochę z cienia i stać się po prostu przebojami festiwalu absolutnie zasłużenia, a umówmy się, The Zone of Interest i tak każdy z nas obejrzy, po prostu będzie miał jakby tego możliwość, a te filmy na przykład niektóre przemkną przez kina albo w ogóle w kinach nie będą. Mhm. Tak. No to właśnie, to z tych filmów, które są, jakie są takimi, z czego jesteście najbardziej dumni, że udało się to ułatwić? Powiedziałem już o Odwiecznicówce Johnny Hawk, bo to było wiele miesięcy. Cieszę się z retrospektywy Seth Jittereya, bo to też nie było jakby oczywiście 12 filmów. Nawet te przygotowywanie retrospektyw to nie jest łatwa sprawa, bo to są wiele miesięcy szukania praw, szukania kopii odpowiednich. Film L'Immortel Alana Robagrie. 9 miesięcy szukania kopii. Ona przyjechała, to jest jedyna kopia na świecie, która jest już taka troszkę zaróżowiona. To jest inna kopia na świecie, po prostu szukaliśmy jej naprawdę bardzo długo. Mało kto też sobie zdaje sprawę z tej kuchni, że tam po prostu w zeszłym roku mieliśmy retrospektywę Agnieszki Holland i to też nie jest Agnieszka Holland, wydawałoby się, że to wszystko jest dostępne na wyciągnięcie ręki. Niektóre filmy Agnieszki Holland nie mogliśmy pokazać, gdyż nie były problemy właśnie z prawami, z licencjami. Teraz właśnie nie wiem, czy wiecie, Agnieszka Holland to najlepszy film w konkursie głównym festiwalu w Wenecji. Zielona granica. Tak, Zielona granica, więc trzymamy kciuki. Natomiast jesteśmy dumni z całego programu festiwalu, bo rzeczywiście poza tymi filmami, poza Złotą Palmą, poza filmem Vittoria Rissa i poza filmem Johna Glazera, no to właściwie mamy 100% filmów, które chcieliśmy mieć na festiwalu. I ja myślę, że gdyby film Anatomia upadku nie został z tej palmy, nikt nie zadałby tego pytania, dlaczego tego filmu tu nie ma, przyznajcie się. Prawda. No właśnie. Więc to jest, gdyby wygrał, nie wiem, Monster Hirokazu Koredy Złotą Palmę, wszystko byłoby w należnym porządku. Natomiast na pewno jesteśmy zadowoleni czasami z tych małych tytułów, które gdzieś tam... Jest nas duża grupa osób, która ogląda, to są dyrektorki artystyczne festiwalu. Ewa Szabłowska, Małgorzata Sadowska, to jestem ja, to jest Piotr Czerkawski, to jest za krótkie metraże. To jest wiele osób, które też nam podrzucają filmy. Jakub Duszyński, Urszula Śniegowska, Mariusz Wojas, Agnieszka Szefel, Mariusz Mikliński zajmujący się Lostami. Dużo osób, które też nam podrzucają filmy, które normalnie byśmy przegapili, bo wiecie sami, ile oglądamy naprawdę setki filmów. Czasami niektóre możemy przegapić. Myślę, że ten program jest w tym roku bardzo wszechstronny i bardzo różnorodny i dobry. W sensie, wiecie, to jest trochę tak z takimi festiwalami jak Nowe Horyzonty, że okej, no możemy retrospektywy tam wychuchać, po prostu zająć się nimi wspaniale. Natomiast chodzi o nowe kino, no trochę szyjemy tak jak nam, jak dobrzy krawcy, ile tam nam materiału stanu, jakby zależy jakby od trochę kondycji światowego kina w danym momencie, nie? Jakie te nowe horyzonty będą, natomiast mam wrażenie, że ten rok jest bardzo dobry i myślę, że z tego co ja słyszę, oczywiście o niektóre filmy się można kłócić, jedni kochają Club Zero, inni nienawidzą i super. O to chodzi w kinie. Ale rzeczywiście mam wrażenie, że tegoroczny program jest dobrze oceniany i jest rzeczywiście bardzo różnorodny. Jest dużo małych filmów, dużo debiutów i mnie to bardzo cieszy, tak? Te debiuty brytyjskie, które mamy, od How to Have Sex przez Georgie Ma się dobrze po Blue Jean, właśnie, nie wiem, filmy właśnie Lila Village, czy właśnie Powoli, litewski, malutki film, który też byśmy przegapili, ten film był tylko pokazywany na Sundance w Kalowarach, nigdzie indziej i robi teraz jakąś zawrotną karierę i nagle wszystkie festiwale światowe się po niego schylają. Także to jest chyba wielka jakby... No, w Nowych Horyzontach nigdy nie chodziło o Złote Palmy. To nie jest festiwal, który pokazuje... jakby to nie jest klucz festiwalu, tak? Pokazywanie wielkich hitów kaneńskich, bo inaczej to była po prostu replika kaneńska i to, wiecie, to by selekcjonerzy nie byli potrzebni, to byśmy mogli usiąść sobie z kartką, dobra, no to bierzemy jak leci, odrzucamy te niedobre filmy Catherine Breillat i na niego Marettiego. Chociaż niektórzy się biją, czemu nie ma Catherine Breillat, najlepszy film festiwalu w Cannes, to też jest takie, ale widzieliście? Widzieliście film Catherine Breillat? Nie, była w Cannes. Ja bym się nie kłócił. Nie, dokładnie. Natomiast myślę, że też w tym roku podjęliśmy taką decyzję, żeby troszeczkę odsunąć starych mistrzów, którym niekoniecznie filmy wyszły, albo wyszły tak pośrednio, na zasadzie właśnie, no pewnie moglibyśmy pokazać Kanał Ocza i by nasi widzowie poszli na nowy film Kanał Ocza i okej, to nie jest, że to jest zły film. Ale szkoda byłoby nam właśnie pokazać Kanał Ocza, pokazać, nie wiem, Abla Ferrare, pokazać Filipa Garella, pokazać Nanniego Morettiego, a zabrać tym samym miejsce świetnym, być może mniejszym filmom, nowym nazwiskom.
I myślę, że takie odświeżenie też widać, no bo też słyszę tutaj, a czemu nie ma Honga Sang-so? I mówię sobie, kurczę, zrobił 3 filmy w ciągu ostatniego roku. I jakby my po prostu nie dostrzegamy, żeby tam był jakiś rozwój po prostu, że to jest zawsze taka tradycja, no bo zawsze był. A może czasami trzeba powiedzieć, że może powiedzieć stop. I że może jednak właśnie gdzieś ten kierunek wrzucić gdzieś indziej. I myślę, że z tego jesteśmy zadowoleni, że też podejmujemy takie odważne decyzje. A skoro trochę mowa o kondycji kina, bo to jest temat, który mnie naprawdę bardzo ciekawi, czyli jak wygląda edycja festiwalu po pandemii, bo byliśmy na tym samym seansie Imago i właśnie pan mówił o tym, że z dumą, że wracamy do tych liczb przed pandemią, co nas naprawdę bardzo cieszy. I jak byłem w 2021 roku po pandemii, do tej wyjątkowej edycji, do której mam trochę sentyment, bo ona była taka wyjątkowa, pandemiczna, w domu oglądaliśmy filmy, to wydawało mi się, że ta hybrydowa edycja jest tylko, że tak powiem, na raz. W 2020 roku, żeby ją trochę, że tak powiem, przejść z tego pandemicznego kina do właśnie takiego kina trochę odnowy. Mhm. I jesteśmy właśnie w 2023 roku, już trochę o pandemii zapomnieliśmy, prawda, jakby mamy inne problemy na świecie, ale gdzieś ta forma hybrydowa jest nadal obecna na festiwalu. Tak. I chciałbym się zapytać, jakby też z czego to wynika, no bo wiadomo, że też jest na pewno ogromne zainteresowanie formułą online, ale czy to też ma przełożenie na inne festiwale na świecie, no bo w Cannes, co prawda nie byłem i nie wiem, czy jest forma hybrydowa nie w Cannes. Nie ma, żadnej. Nie ma, więc to mnie bardzo interesuje. Jesteśmy jednym z nielicznych festiwali na świecie, które wciąż są w formie hybrydowej. Naprawdę, to już stało kilka, można pewnie na palcach jednej ręki policzyć. Mówię o takich dużych festiwalach. W Polsce, no, festiwal Against Gravity, no, z kinem dokumentalnym też jest prościej. Tak, 5 smaków. Myślę, że z kinem dokumentalnym też jest prościej, jeśli chodzi o zgody. Tak. No, to jest po prostu kino dokumentalne, no, nie jest jakby, piractwo aż tak bardzo nie zagraża. Natomiast no, kiedy robiliśmy edycję online, taką stricte online'ową w 2020 roku, to nam się wydawało, że to będzie po prostu jednorazowa akcja. No i taką mieliśmy nadzieję, że to będzie jednorazowa akcja. To było bardzo stresująca edycja dla nas wszystkich, no bo to tam się wszystko zmienia jak w kalejdoskopie. Zmiany, to się przełożyło na listopad. No my też pierwszy raz robiliśmy coś takiego, więc w ogóle ja pracowałem wtedy 10 lat przy festiwalu, a czułem się, jakbym pierwszy raz go robił. Bo naprawdę, to było coś zupełnie nowego, zupełnie nową. Ale wtedy my zawsze robimy takie ankiety. Może kiedyś mieliście okazję też. Co roku. Tak. No, to jest dla nas super cenne. My też wiemy, co zmienić. Słuchamy naszych widzów bardzo mocno. No ale też wiemy, kim nasi widzowie są. I wtedy okazało się, że mamy 18% nowych widzów na festiwalu w edycji online'owej. 18% to jest mega dużo. To jest naprawdę jakiś gigantyczny odsetek. I to nam uświadomiło, że to nie jest tak, że już wszyscy na te nowe horyzonty jeżdżą. Że jest grupa osób, które do Wrocławia być może nigdy nie przyjadą, albo przyjadą raz, a później nie będą mogły, bo to jest po pierwsze lato, mają swoje rodziny, to są wakacje. Po drugie, w ogóle uczestnictwo w festiwalach filmowych mam wrażenie, że jest czymś elitarnym jednak. Tak, jakby ktoś mieszka, my jesteśmy w dużym kraju, może gdybyśmy mieszkali w Belgii, albo na Litwie, albo na Węgrzech, może nie miałoby to sensu, ale mieszkamy w Polsce, to jest ogromnym krajem i to nie jest tak, że sobie ktoś przyjedzie na weekend z Białegostoku, albo Przemyśla do Wrocławia. Poza tym musi tu mieć nocleg, zapłacić za bilety, karnet. I okazało się, że bardzo dużo osób, które nam, mało tego, są też osoby, które nam dziękowały wtedy, że mają po raz pierwszy bardzo chciały uczestniczyć w Nowych Horyzontach, ale bały się w jakiś sposób, bo są introwertyczne, bo nie lubią tłumów. Bo jest to dla nich zbyt takie za dużo, overwhelming takie po prostu, wiecie, wydarzenie, tak, tłumy, jakby to jest, no nie wszyscy to lubią, tak, to jest tak z festiwalami muzycznymi, których unikam, bo też dla mnie to jest formuła, ja bardzo lubię chodzić na koncerty, kamerę na koncerty, ale dla mnie formuła takiego dużego festiwalu muzycznego jest na przykład trudna do przeskoczenia, więc ja też to bardzo dobrze rozumiem. No i akurat w roku 2021 to było oczywiste, że będzie być festiwal hybrydowy, no bo to jeszcze była edycja pandemiczna, maseczki, restrykcje. My kilka tygodni przed festiwalem nie wiedzieliśmy, to się zmieniało też jak w kalejdoskopie, nie wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądało. Nawet dzień chyba przed festiwalem, bo też dzień przed festiwalem, rozpoczęciem, chyba nowe restrykcje wprowadzono, tak. Dlatego też bo otwierał to chyba ten short Almodovara, o ile pamiętam. To był jeszcze w 2020 roku short Almodovara, był zabity wiec tego miasta. Mieliśmy jeden dzień pokazów kinowych, ale my widzieliśmy, że kina zostaną zamknięte. Ale już mówię o 2021 roku, kiedy już kina no jakby funkcjonowały, no ale też
też było jeszcze restrykcja. No i to była taka edycja w pół drogi jeszcze. Niby wszystko było normalnie, no ale też wiadomo, że to jeszcze nie było to. Ale my jakoś z tym online'em zostaliśmy, bo wydaje mi się, że to jest bardziej demokratyczne w Nowych Horyzontach. I to też nie jest tak, że sami widzicie po tegorocznej frekwencji, to nie jest tak, że ludzie zostali w domu, nie pojadą na Nowych Horyzontach, mogą sobie te filmy online pokonać. Po pierwsze, tych filmów jest coraz mniej na online'ie. Znaczy jest tak, to jest mniej więcej taka liczba, nie wiem, 70 tytułów. Wiadomo, że nie ma tych największych przebojów, no bo przecież nikt się nie, przy zdrowych zmysłach się nie zgodzi na pokaz filmu, który był ledwo co w Cannes. Nie zgodzi się, żeby go pokazać na online, no bo po prostu ten film może z najzwyczajniej w świecie wyciec do internetu i będą z tego problemy i straty i tak dalej. Zawsze największe pieniądze jednak dla dystrybutorów agentów sprzedaży przynosi sprzedaż kinowa i nigdy online tego nie zastąpi. To tylko na platformach streamingowych. To jest bardzo prosta matematyka. Więc myślę, że ta część online'owa, ona jest cały czas ważna. Znaczy, dopóki nasi widzowie tam są, oglądają, no, w Nowych Horyzontach chodzi o promocję kina artystycznego i chcemy, żeby jak najwięcej osób te filmy oglądało. I to tylko i wyłącznie o to chodzi. Dopóki nasi widzowie będą oglądali filmy również w domu podczas festiwalu i to w żaden sposób nie afektuje frekwencji tutaj we Wrocławiu, w żaden sposób, to jest mit absolutny, to do tej pory będziemy to trzymać. Jeśli zobaczymy, że to już jest rzeczywiście rynek, wszystko się, widz się zmienia, to zobaczymy, że to nie ma sensu, to pewnie odpuścimy. Natomiast dopóki ma to sens. Natomiast to, co mnie rzeczywiście cieszy, to, bo to nie były te słowa, które przypomniałeś przy Dimago, to były, no ja rzeczywiście, to jest, mamy w tym roku frekwencji na poziomie roku 2018. Rok 2019 był rekordowy, najwięcej widzów w historii festiwalu właściwie, ale to był, wiecie, no to już naprawdę są liczby absolutnie przedpandemiczne. I to bardzo widać, bardzo widać i ja byłem w tym roku w szoku absolutnie, jak przyszedłem w czwartek na pierwszy film. A ja nie byłem w szoku? Ja też byłem w szoku, wiesz, nie, no to jakby, ja się spodziewałem, że będziemy mieć jakiś tam progres, ale dopóki festiwal się nie zacznie, bo wiesz, zmieniła się dynamika. Kiedyś, jak zaczynała się sprzedaż biletów, pierwszy dzień to był boom, wszyscy chcieli kupić bilety, no bo nie wiadomo było, jak będzie później. Teraz to się zupełnie rozkłada, więc tak naprawdę zbliża się festiwal i dwa dni przed festiwalem ja do końca nie wiem, jaka będzie ta frekwencja, nie? Bo jakby to jest wszystko o wiele bardziej regularne. Ludzie, myślę, że pandemia, że ludzie bardziej z krótszym wyprzedzeniem planują ten czas. Nie, nie mówię o karnetowiczach, mówię o takich widzach, którzy kupują bilety. Wobec czego ja mówię, no, właściwie do otwarcia festiwalu ja nie wiedziałem, że będzie aż tak dobrze. I wiecie, no dla nas, my włożyliśmy strasznie dużo pracy, żeby to odbudować, no bo no nie czarujmy się, to był straszny strzał dla całej branży filmowej. Ile czasu byliśmy w takim uśpieniu i w takiej właśnie przebudowie, tyle czasu później trzeba było, żeby wrócić do tego momentu, w którym się było. Naprawdę, ja byłem przekonany, że w roku 2020 to będzie największa edycja w historii festiwalu. My planowaliśmy, to było nasze 20-lecie, my planowaliśmy tyle wydarzeń muzycznych, filmowych, wielki, nie wiem, performance Tsai Ming-liang'a, jakieś po prostu, no cuda mieliśmy, bo chcieliśmy zrobić największą edycję w historii i po prostu nagle to wszystko zostało ucięte po prostu. I nastąpiły lata, gdzie nie mogliśmy w ogóle takich wydarzeń teraz robić, no bo nie było sensu, no bo było mniej widzów, no, to było trudne, inflacja, kryzys ekonomiczny, prawda? Wszystko zaczęło być droższe, no bo to nie jest tylko pandemia, ale też to jest wszystko, co się działo, wojna, którą mamy bardzo blisko i cały ten kryzys, to wszystko się przekłada na branżę, na festiwal, na widzów, na ich kieszeń, na portfel, więc ja się bardzo cieszę, że, no, że jest tyle osób i że no, kino żyje i ma się świetnie i to jest naprawdę, to jest budujące i daje wielką energię, żeby po prostu festiwal jeszcze rozwijać, jeszcze bardziej. Realizator nam tutaj daje znać, że już zbliża się nasz czas, więc ostatnie pytanie mamy. Filipie, czy masz jakieś ostatnie kwestie? Tak, ja mam ostatnie pytanie, bo właśnie nawiązując też do tego, o czym wspomniałeś, czyli tego, że tak wracamy troszeczkę do tych liczb sprzed pandemii. W tym roku edycja nazywa się Kino Scalenie. I ja tak chciałbym się ciebie zapytać, jak odczuwasz ten festiwal, ogólnie te filmy, jak jest taki wspólny motyw tych wszystkich filmów? Bo powiem od siebie, że tak jak rok temu mieliśmy Kino Przesilenia, to ja odczułem
takie trochę w tych wszystkich filmach, jakbyśmy żyli w takiej trochę no, niewiadomej, tak, między przeszłością a teraźniejszością. Byliśmy zawieszeni w takim limbo czasowym, co też wydaje mi się było dosyć, no, że tak powiem, wspólne z tym, co się dzieje na Ukrainie. Wojna, też taki trochę kryzys geopolityczny. W tym roku odczułam trochę jakby mamy taki poniekąd bunt i tak z tych filmów emanuje takim buntem, sprzeciwieniem się wielu regułom, więc jak ty odczuwasz z tych filmów? Co tak dla ciebie emanuje z tych historii? Bunt na pewno. Ja odczuwam bardzo dużo wrażliwości. Jakby ja sobie nie przypominam edycji Nowych Horyzontów, gdzie mielibyśmy aż tyle filmów o skierowanych, nie wiem, na dzieci na przykład, albo na rodzinę. Tak, no sam właściwie jak sobie popatrzymy na pokazy galowe, nawet tam Georgie ma się dobrze, nie wiem, albo na młodzież, How to Have Sex, Monster, Cicha Dziewczyna, Totem. Nie, to w ogóle jakby dużo, rzeczywiście dużo rozmowy o tym, czym jest wspólnota, czym jest rodzina, czym jest właśnie bycie razem. Powoli zadaję też takie pytania, tak? Granice bycia ze sobą, granice przyjemności, granice seksualności, granice płci. Dużo takiej, rzeczywiście mam wrażenie, że to kino w tym roku, z czegoś też się bardzo cieszę, bo też bardzo świadomie wybieraliśmy te filmy, jest bliski widzowi. My chcieliśmy tak troszeczkę, staramy się, żeby ono korespondowało z naszym światem coraz bardziej, nie? Żeby to nie było takie super wyabstrahowane kino, czy takie kino trochę też jest, ale żeby ono było rzeczywiście jakoś tak wkradało się w naszą rzeczywistość, żebyśmy mogli się trochę odbić od tego. I myślę, że rzeczywiście to jest kino bardzo aktualne. Tak? Jakby, i co ciekawe, mało jest tam pandemii. Mało jest tam tego, jakby, że rzeczywiście jakby trochę to jest odsunięte. Może jakieś echa są, ale że rzeczywiście no, to jak żyjemy. To najprostsze tematy w gruncie rzeczy, ale są szalenie ważne. Nie? Jakby ten bunt jak najbardziej. Tak? Nie wiem, no Blue Jean wspomniane, wiele innych filmów. Kondycja współczesnego człowieka, tak jak to Jalen robi znakomicie w tym roku. Ja myślę, że rzeczywiście kino bliskie człowiekowi, no my jesteśmy taką jedną wielką nowohoryzontową rodziną, tak? My patrzymy na kino, kłócimy się o filmy. To jest naprawdę budujące. Wczoraj też dużo rozmów. Jedni chwalą, jest niesamowite, po prostu przechodzę, jedni potrafi po prostu dostać trzy, o jednym filmie trzy różne opinie w ciągu 5 minut od 3 różnych osób. Ale to jest fascynujące, no, że jesteśmy razem, oglądamy te filmy. Jest to dla nas ważne wydarzenie, dla wszystkich, nie tylko dla widzów, widzek, dla organizatorów również. Dla nas to jest mega ważne wydarzenie i te różne optyki, które są zbierają się w jakąś jedną soczewkę i rzeczywiście kino, które cały czas budzi emocje, bo myślę, że też nam bardzo zależy, że nawet jeżeli czasami filmy są, nie wiem, jakieś pęknięte, nie do końca, wiecie, dużo jest takich na horyzontach, które są, to nie jest tak, że my te wszystkie filmy kochamy przecież, tak? Są filmy, które gdzieś tam są jakimś kijem w mrowisku, coś próbują, może czasami nie idealnie, ale przynajmniej nie pozostawiają nas bez takim, wiecie, no okej. Okay. No tak, najważniejsze, że nie ma tutaj filmów przeciętnych, tak, o których nie ma potem co powiedzieć. Po prostu. Ja je nazywam wyroby arthouse'o-podobne. Jest naprawdę mnóstwo filmów oglądamy, które są takimi, wiecie, dotowanymi filmami europejskimi, zwłaszcza europejskimi w Europie, no ten system dotacyjny jest mocny, które są takimi, okej, okay, no kolejny film o tym, kolejny film jakiś, no kolejna psychodrama, kolejna, wiecie, nie? Jakby takich jest po prostu multum, mnóstwo. I my staramy się to przesiewać, żeby rzeczywiście tutaj trafiały filmy wyraziste, które jakoś nas tutaj próbują rzeczywiście pobudzić. Nie dla samego jakiegoś wstrząsu, prowokacji i tak dalej, no, czasami też. Ale żeby właśnie, żeby się gdzieś tam z nimi jakoś fajnie zderzyć. Także mam nadzieję, że nam się udało to w tym roku zrobić. No to już wy ocenicie. Tak, moim zdaniem tak jest. U nas też tak jest, zresztą tak jak u nas w redakcji, każdy ma inne opinie, my się kłócimy chociażby o Samsarę, też naprawdę no, niezwykłe doświadczenie kinowe, ja też kocham ten film, tutaj inny kolega dosyć średnio lubi, Łukasz nie lubi, więc no, te dyskusje się zlewają, ale właśnie o to chodzi, właśnie tak, na Nowych Horyzontach, tak, żeby to się i okej, to nie jest film dla każdego, to tak, musi trafić w jakąś znaczy, odpowiednią ja jakby jestem w stanie dziurę w sercu, ja uważam, że to jest sam sobie dobry film, tylko nie mam pojęcia, dlaczego po mnie tak spłynął. Nie wiem, czemu nie mogłem się w niego zaangażować. Ale są takie rzeczy, kiedy tak, czasami nie czasami zależy od twojej formy fizycznej, formy mentalnej jakiejś, bo ten film trzeba oglądać na rzeczywiste, najlepiej oglądać na totalnym wypoczynku. Mhm. To jest film medytacja.
jak się na nim zaśnie, też okej, okay, tak? Albo zamknie oczy. Ja na przykład nie lubię stroboskopu, nie? Ja musiałem wtedy, jak to było tak, musiałem zamknąć oczy, ale to też było dla mnie jakieś doświadczenie, takie wręcz fizyczne doświadczenie. Fizyczne, czasami bolące, czasami kojące, ale doświadczenie. A nie mam tak zawsze z takimi filmami. Akurat ten film zrobił mi duże wrażenie, ale też na przykład to był ostatni film, który widziałem na festiwalu w Berlinie. Po wielu różnych filmach. Czasami bardzo przeciętnych i właśnie Samsara wjechała na sam koniec. I też właśnie moment, też jakby kontekst, kolejność, kurczę, czasami z tyle elementów. A jakbyś w domu ten film obejrzał, to w domu to nie miałoby żadnego sensu. Tak. No i na tym musimy kończyć, bo wiem, że masz zaraz spotkanie kolejne, więc bardzo Ci dziękujemy za ten czas. Dziękuję za zaproszenie. I dziękujemy Wam również za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.